Robert Springwald, adiunkt Działu Historycznego Muzeum Armii Krajowej. Pragnę Państwu pokazać zdjęcia, które znaleźliśmy w archiwum profesora Władysława Filara. Zdjęcia, które są zatrzymaną w kadrze historią Wołynia. Do połowy XIX wieku, jeżeli ktoś chciał upamiętnić jakieś ważne wydarzenie, to musiał na przykład u Rembrandta zamówić Straż Nocną, u Tomasza Dolabelli Bitwę pod Lepanto, a u Canaletta Wizerunki Warszawy. W końcu lat 20. XIX wieku francuski fizyk, wynalazca, chemik Joseph Nicéphore Niépce zmieszał kilka substancji i uzyskał materiał światłoczuły. Pokrył tym kawałek blachy, wystawił na działanie, można powiedzieć, krajobrazu i powstało pierwsze zdjęcie. Zdjęcie przedstawiało widok z okna pracowni francuskiego Nikifora. Parę lat później wynalazkiem zainteresował się Louis-Jacques Daguerre. Wszedł w spółkę z francuskim Nikiforem i pracowali nad doskonaleniem techniki wykonywania zdjęć. Tak zwane daguerotypy były już znacznie prostsze, ale dalej były zdjęciem jednorazowym. Nie można tego było w żaden sposób powielić. Można wykonać było jedno zdjęcie, zarejestrować rzeczywistość. Ten wynalazek daguerotyp dał możliwość wykonywania wielu zdjęć, dlatego że technologia wykonywania sprowadzona została do 15-20 minut. Stało się to bardzo popularne jak na owe czasy, a wręcz stało się taką sztuką jarmarczną. W ten sposób fotografia stała się depozytariuszem rzeczywistości i bardzo szybko została wykorzystana. Bardzo szybko zorientowano się, że wykonując zdjęcia można zatrzymać chwilę, zatrzymać rzeczywistość. Wykorzystano to w wojsku. Po raz pierwszy zamiast obrazu czy grafiki, tak jak goi okropności wojny, można było wykonać zdjęcie na polu walki. Pierwsza sfotografowana kampania wojenna to była wojna krymska. Z żołnierzami na wojnę krymską pojechali fotografowie i wykonali pierwsze zdjęcia. Te zdjęcia ukazały się w wysokonakładowej prasie i były wstrząsem dla czytelników. Czytelnicy po raz pierwszy zobaczyli martwych żołnierzy, porozbijane okopy, porozbijane działa. Zobaczyli prawdziwe okropności wojny. Następnym takim momentem była wojna secesyjna, która też jest znakomicie, można powiedzieć, ofotografowana. Znamy dzięki temu okoliczności prowadzenia działań wojennych. Sfotografowano również eksterminację Indian. Sfotografowano zdobywanie Dzikiego Zachodu. Dalej jednak daguerotyp dawał możliwość stworzenia tylko jednego i niepowtarzalnego zdjęcia. Nie dało się zrobić z tego odbitek. Dopiero wynalazek George'a Eastmana i stworzenie emulsji fotograficznej, którą można było nanieść na szkło bądź później na celuloid, dawało możliwość i stworzenie papieru światłoczułego dało możliwość wykonywania wielu odbitek z jednej kliszy. A do tego przełomem popularyzacji fotografii było wypuszczenie na rynek przez Kodaka czarnego pudełka, które nazywało się Kodak Number One. Kodak wymyślił znakomite hasło reklamowe: ty zrób pstryk, a my resztę zrobimy za ciebie. Fotografia stała się popularna. Fotografia, najpierw te daguerotypy, a potem aparaty fotograficzne znacznie mniejsze, znalazły się w plecakach żołnierzy i rejestrowały działania wojenne. Wszyscy znamy zdjęcia
wykonywane z I wojny światowej. Te zdjęcia są już uzupełnione również o materiał filmowy. Fotografia stała się popularna. Również dość szybko fotografia trafiła nad Wisłę, bo wynalazek Dagera został wykorzystany, był wykorzystywany również nad Wisłą. Mamy cały szereg zdjęć, na przykład powstańców styczniowych, i mało kto rzeczywiście wie o tym, że bardzo wielu żołnierzy, jak również dowódców powstania styczniowego, doczekało się zdjęć albo robionych przez kolegów, albo robionych przez Rosjan w związku z aresztowaniem, zatrzymywaniem tychże ludzi. Pierwsza wojna światowa to jest masowa fotografia wojenna i drugi wielki wynalazek, który spopularyzował fotografię, to jest Leica. Niemcy wypuścili w latach 30. najlepszy aparat fotograficzny, o jakim można myśleć, na mały film, na małą taśmę 35-milimetrową Leicę. Każdy niemiecki oficer chciał taką Leicę mieć ze sobą i tym aparatem fotografował swoje wyczyny, swoje osiągnięcia i zanosił je do fotografa. Zanosił to do fotografa polskiego, do polskich punktów fotograficznych, które wykonywały odbitki dla Niemca, ale również dla wywiadu Armii Krajowej. Trzeba by wrócić jeszcze do kampanii wrześniowej. Kampania wrześniowa też została bardzo dobrze opfotografowana. Kampania wrześniowa się skończyła i zeszliśmy do konspiracji. W konspiracji pojawili się również fotografowie. Ci fotografowie musieli mieć swego rodzaju certyfikaty. Konspiracja wymaga bezpieczeństwa, w związku z czym byle kto i byle jak zdjęć robić nie mógł. A mimo to z działalności Armii Krajowej zachowało się do naszych czasów mnóstwo zdjęć. Różnie to bywało na różnych terenach, ale wszyscy znamy znakomite zdjęcia przedstawiające działalność Armii Krajowej i żołnierzy, zdjęcia zbiorowe, zdjęcia pojedyncze, zdjęcia można powiedzieć wręcz intymne, które też się zdarzały w tych kolekcjach. Dzięki inicjatywie doktora Marka Lasoty i staraniom profesora Olgierda Grota Muzeum Armii Krajowej przystąpiło do zbierania, do tworzenia bazy danych żołnierzy Armii Krajowej. Pierwszym materiałem, jaki otrzymaliśmy do tworzenia tej bazy, były listy sporządzane przez całe życie przez pana Edmunda Gosia, które to listy żołnierzy dotyczyły 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. To były pierwsze 6 tysięcy nazwisk wpisanych do bazy. Z tym udaliśmy się na spotkanie, na zjazd 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej do Rembertowa i przedstawiliśmy taką demonstracyjną wersję bazy danych żołnierzy kresowych. Z tym zapoznał się profesor Władysław Filar, który z uwagą obejrzał zawartość tej bazy i ocenił ją bardzo wysoko. I wtedy powiedział, że ma w domu album ze zdjęciami, które ofiarowali mu jego przyjaciele, bądź ludzie, którzy przeżyli to samo, co on na Wołyniu. Profesor Władysław Filar jest człowiekiem Wołynia. Urodził się na Wołyniu, wychował się na Wołyniu, wychował się wśród Ukraińców, Żydów, Czechów, bo Czechów też tam było sporo. Doświadczył dramatów okupacji niemieckiej, doświadczył dramatów rzezi wołyńskiej, cudem uratowany przez Ukraińca, uciekł z rodziną z domu, potem wstąpił do
Armii Krajowej, przeszedł cały szlak bojowy 27 Wołyńskiej i walczył o wolną Polskę i dramatycznie został rozbrojony w Skrobowie. Myślę, że nikt, o on szczególnie, nie spodziewał się tego, takiego finału walki o wolną Polskę, że skończy się to Polską socjalistyczną. Profesor Władysław Filar obiecał nam udostępnić ten materiał i jego wolę wykonała już rodzina. Profesor Władysław Filar zmarł, a pani Barbara Bułka przekazała, udostępniła Muzeum Armii Krajowej ten materiał do uzupełnienia bazy danych. Co to jest za materiał? To są zdjęcia z Wołynia. Trzeba powiedzieć, że z Wołynia zdjęć jest mało. Jeżeli weźmiecie Państwo cały zasób zdjęć, można powiedzieć, konspiracyjnych, to jest bardzo dużo zdjęć z Wileńszczyzny, sporo zdjęć z terenu dzisiejszej Polski. Natomiast z Wołynia tych zdjęć jest 100-150. Dlatego to, co zebrał pan profesor Władysław Filar, który był powiernikiem takich samych ludzi jak on, który był też człowiekiem, któremu zależało na zachowaniu prawdy, na ocaleniu prawdy o tym, co działo się na Wołyniu. Profesor Władysław Filar dostawał te zdjęcia i dzięki, tu chcemy bardzo podziękować rodzinie, iż wykonała wolę pana profesora i muzeum otrzymało ten zbiór zdjęć do dyspozycji do opracowania naukowego. Z czego on się składa? Otóż jak każdy zbiór zdjęć jest to bardzo różnorodny zbiór zdjęć. Mianowicie są portrety żołnierzy. Dzięki temu możemy wiedzieć, jak ci ludzie wyglądali pojedynczo. Są portrety, są zbiorówki. Zbiorówki poszczególnych pododdziałów, które dzięki którym możemy zobaczyć, kto w tych pododdziałach był, jakie mieli uzbrojenie, jak wyglądali, jakie były ich nastroje, bo to widać po twarzach tych ludzi, mimo tego, że są to zdjęcia robione jakby na pokaz. Jakie mieli uzbrojenie, jak wyglądali, jakie mieli umundurowanie, ilu ich było, na pewno, bo ci, którzy są na zdjęciach, na pewno w oddziale byli. Życie partyzanckie to nie tylko wojna i strzelaniny, to też życie prywatne, w związku z czym w zbiorze profesora Filara jest sporo zdjęć z uroczystości tych oficjalnych, jak na przykład wręczenie sztandaru, jak przysięga, jak parada, jak defilada, bo takie też się odbywały mimo dużego niebezpieczeństwa robienia takich wydarzeń, ale też uroczystości normalne, prywatne, spotkania, wręcz biesiady. Mamy zdjęcia przy stole, mamy zdjęcia z Wigilii, mamy zdjęcia z uroczystości pułkowych. Wojna niesie ze sobą zagrożenie. Żołnierze są ranni, żołnierze odnoszą rany. W związku z czym trafiają do szpitali i w tym zbiorze profesora Filara też macie Państwo zdjęcia właśnie ze szpitala, właśnie zdjęcia z tymi najważniejszymi dla żołnierzy ludźmi, czyli sanitariuszkami. Gdyby nie sanitariuszki, to byłoby źle. Wojna to nie jest zabawa. Wojna kończy się tragicznie, w związku z czym też są zdjęcia z pogrzebów, też są zdjęcia z tych uroczystości, gdzie ostatnią posługę swoim kolegom, swojemu koledze poległemu oddają towarzysze broni. I na zakończenie zdjęcia najbardziej dramatyczne, najbardziej tragiczne, można powiedzieć, zdjęcia rzezi wołyńskiej. Tych zdjęć jest bardzo mało w zbiorach, a w zasobie profesora Filara tych zdjęć jest kilka.
I one są niezwykle cenne, dlatego że te zdjęcia są podpisane. Dokładnie wiemy, kto spoczywa w tych trumnach, kto jest na tych zdjęciach. I to są zdjęcia, które wymagają szacunku i wymagają oddania czci tym ludziom, którzy zginęli w sposób bestialski i zupełnie niepotrzebny. Są też zdjęcia prywatne profesora Filara, które kończą jakby ten album. Na zakończenie trzeba powiedzieć, że pracownicy działu historycznego Muzeum Armii Krajowej będą próbować te zdjęcia opisać jak najbardziej dokładnie się da. Jak najdokładniej się da. Wyciągną z nich wszystkie informacje, ponieważ zdjęcia są źródłem historycznym. Dzięki fotografii, dzięki albumowi profesora Filara możemy wiedzieć, jaką bronią posługiwali się żołnierze, w jakim umundurowaniu byli, jak wyglądali. Możemy ich wreszcie rozpoznać przez porównanie, przez analizę porównawczą z innymi fotografiami. Możemy członków sztabu, członków dowództwa, ale też członków tych pododdziałów po prostu i zwyczajnie rozpoznać. Dzisiejsze techniki już takie możliwości dają. Jeszcze raz chcemy serdecznie podziękować rodzinie profesora Filara za udostępnienie tych klisz i oddanie ich do celów badawczych, udostępnienie ich do celów badawczych w Muzeum Armii Krajowej. Tu mogę też zwrócić się do Państwa, jeżeli Państwo macie w swoich zbiorach zdjęcia z Wołynia, zdjęcia z Kresów, to bardzo prosimy o kontakt z Muzeum Armii Krajowej. Tak jak album profesora Filara, tak Wasze zdjęcia z wielką chęcią i z wielką radością i dla potrzeb naukowych zbadamy, a potem umieścimy w galerii bazy danych żołnierzy kresowych Armii Krajowej. Dziękuję bardzo.